brzydko, nie brzydko wyglądasz. Ja uważam, że wygląda ładnie i byś poszła dalej. Gdzie będziemy wmawiać wam, że życie jest cudowne, wspaniałe. Największy mistyk naszych czasów. Był rozbity bank i wszystkie monety wyleciały nam do... Ale z drugiej strony, kto powiedział, że życie ma być łatwe? Możemy się uczyć przez samo dotknięcie. Mimo, że rozwijacie się, uczycie się, jest coraz lepiej i tak dalej, to dalej w dalszym ciągu te same problemy się pojawiają, te same sytuacje wracają. Kubła, który się taki nosi. O, nie szukajcie tam rozwiązań w książkach. Czytajcie dla przyjemności, ale nie dla znalezienia rozwiązania. Więc my zadajemy celowo to pytanie, żebyś ty wszedł w taką bardzo krótką refleksję na temat, co się we mnie właśnie dzieje, jak ja się teraz czuję, okej? Niekoniecznie jak mija ten dzień, bo niektóre dni będą fantastyczne, a niektóre będą fatalne, ale nie ma to znaczenia. To, co zawsze Paweł powtarza, od jakości naszych reakcji zależy jakość naszego życia. Zawsze będzie jakaś burza naokoło. Raz na jakiś czas będzie się zdarzała, ale nie szkodzi. Jak ty masz, że tak powiem, spokój na to, co się dzieje i jest ci łatwo przejść obok tego albo razem z tym, tak? To i tak zachowujesz swoją energię i ten poziom powinien być wyższy. I mam nadzieję, że zaczynacie to obserwować i też zaczynacie rozróżniać to, tak? Bo czy coś się dzieje nieprzyjemnego na zewnątrz, to wcale nie decyduje o tym, jaki jest mój stan emocjonalny w środku. Okay? Im częściej będziemy skierowywać się ku sobie, tym łatwiej będziemy dostrzegać tę różnicę. Także to, co jest na zewnątrz, to nie będzie determinować tego, jak ja się w tym momencie czuję. I o to nam chodzi. Tak, także dawajcie dużo serduszek, wtedy będziemy mieli większe zasięgi, a tym samym będzie więcej osób mogło zobaczyć nasze wydarzenia i się tu z nami wszystkimi spotkać. To też jest korzyść dla wszystkich, bo im więcej nas tu będzie, tym ta energia będzie miała okazję być wyższa i jak to się mówi, może samemu idzie się szybciej, ale razem idzie się dalej. Więc tutaj mamy szansę zajść dalej, jak będzie nas więcej. To jest ktoś w ogóle, kto jest pierwszy raz, kto nas pierwszy raz widzi, to dajcie znać jedyneczkę, będziemy mieli. Będziemy wiedzieli, że jesteście pierwszy raz. Tak. No, może... Kochani, my tutaj nie mówimy o jakimś tam mentalu, gdzie będziemy wmawiać wam, że życie jest cudowne, wspaniałe. No sami do tego dojdziecie. Będziemy wam mówić po prostu, jak jest. Okay? W sensie energetycznym, w sensie tego, co się dzieje poza umysłem. Naszym najważniejszym zasobem jest czas. Tego się nie da cofnąć, nie da odwrócić. Oczywiście my mamy narzędzia do tego, żeby zmieniać swoją historię, do tego, żeby to, co widzimy przed sobą, było zupełnie inaczej niż to, jak widzieliśmy to wczoraj, ale czasu nie da się zwrócić. Tak? Można go nieco wydłużyć, tak, że ten dzień się wydaje dłuższy, że na przykład jak przygotowujecie się do czegoś albo próbujecie zebrać jakieś środki, informacje, zasoby, to można sobie wydłużyć ten czas, aczkolwiek no, nie da się wydłużyć tak, żeby trwał na przykład całą wieczność, tak? Jeżeli chodzi w takim sensie fizycznym. Więc oszczędzajcie swój czas. Tak? Oczywiście te nasze spotkania one są jak najbardziej wartościowe, bądźcie tu, tak? Bo tutaj podnosi wasza energia, ale oszczędzajcie swój czas w takim sensie, zmieniajcie się, bo jak długo, ile dni jeszcze można przewalić na to, żeby było tak samo. Nie? Dokładnie, to jest, można też, często się odwołujemy do poziomu świadomości Hawkinsa i to jest ten stan, ile jeszcze jesteśmy w stanie znosić tego życia, będąc na skali świadomości poniżej 200. Tak, z mojego poziomu zrozumienia to właśnie, może inaczej, z mojego punktu widzenia, to życie w takim stanie właśnie permanentnego lęku, martwienia się, troszczenia się o wszystkich, może nie o wszystkich, ale no z reguły też o wszystkich, ale w stanie tej walczenia ze wszystkim, starania się i tak dalej, to jest trochę strata czasu, ponieważ to jest taki stan i takie poczucie, że kręcimy się ciągle w kółko, w takim kołowrotku. Myślę, że
doświadczacie tego lub tego doświadczaliście, że mimo że rozwijacie się, uczycie się, jest coraz lepiej i tak dalej, to dalej w dalszym ciągu te same problemy się pojawiają, te same sytuacje wracają i macie takie, możecie odczuwać takie, macie takie odczucie tego, że mimo że jest trochę do przodu, to za chwilę was coś ściąga i robicie dwa kroki do przodu, trzy w tył i tak ciągle i trochę potem trzy do przodu, dwa w tył, ale ciągle jesteście mniej więcej w tym samym miejscu, mimo że wasze postrzeganie trochę zmienia się, to sytuacje wracają. Sytuacje wracają i mając do tego narzędzia, albo mając możliwości, żeby z takich narzędzi różnych skorzystać, to żal jest tego nie zrobić, bo tutaj nie pieniądze są najważniejsze, ale jednak właśnie czas. To jest najcenniejsza waluta, jaką możecie dla siebie zyskać. Bo każdy pieniądz jesteście w stanie zarobić, no ale tego czasu nie jesteśmy w stanie odzyskać. Ktoś napisał, że w pracy czas biegnie wolno, tak? Ale my mówimy trochę o innym też czasie, bo ten najważniejszy czas jest z tym, jak my się czujemy, tak? I wychodzi na to, że na przykład minął rok, a ja dalej się męczę z czymś tam. Minęło 10 lat, a ja dalej nie rozumiem czegoś tak i tak dalej, nie? Napiszcie w komentarzu ja, jeśli macie takie odczucia, że minęło bardzo dużo czasu, a wy dalej nie wyszliście z jakiegoś tematu swojego emocjonalnego, mentalnego, jakiegoś problemu, coś się nie mogło dla was zmienić. Napisz w komentarzu ja, jeśli tak jest, nie? Każdy tego doświadcza, absolutnie każdy, to jest zupełnie normalne, brawo, brawo zupełnie normalne, bo umysł w ten sposób działa, on lubi się przytrzymać czegoś. No, a jeszcze inna rzecz, to wiecie, jeżeli oglądaliście serię 5 minut zmiany świadomości, to jest tak, że jeżeli umysł sobie poradzi z jednym tematem, tak, czyli wywali jakiś wielki kamolec, który go uwierał przez wiele, wiele lat, to jego rola jest taka, że idzie szukać dalszych problemów, znaczy może nie problemów, tylko wszelkich ryzyk i niebezpieczeństw, które mogą zagrozić twojemu życiu. Więc jak sobie poradził z jednym kamieniem, to idzie szukać kolejnych. Dlatego na przykład jak się czasami zmieniamy, to mamy takie poczucie, znaczy wchodzimy w różne transformacje, to mamy poczucie, że a właściwie to nic się nie zmienia, tak? Ale poradziliśmy sobie z jednym tematem, idziemy szukać kolejnego. To jest rola umysłu. Jeżeli tak robi, to znaczy, że macie sprawny umysł. Jak tak nie robi, to trzeba się przyjrzeć, bo być może to jest jakieś wyparcie, może to jest jakiś, jakaś apatia, co to tam jest, okej? Naprawdę niewielka liczba osób, garstka osób tej populacji na Ziemi jest na poziomie spokoju, tak? Życzę wam wszystkim, żebyście tam byli, okay, żebyście czuli błogi spokój. To będzie coraz bardziej możliwe, jeżeli będziecie właśnie praktykować w swoim życiu świadomy rozwój duchowy. Bo, uwaga, fajnie, że tutaj sobie siedzimy, słuchamy, gadamy, ale słuchanie to jest karmienie lewej półkuli, tak? Czyli zaspokajanie tego umysłu. Co innego zmienia wasze życie? Praktyka. Więc słuchanie jest fajną inspiracją, ale to jest dalej wiedza dla lewej półkuli. Nawet jeżeli rozmawiamy o duszy, nawet jeżeli rozmawiamy o energii, o prawach wszechświata, to jest dalej informacja dla lewej półkuli. Okay? Zapamiętajcie to. To są fajne inspiracje, ale trzeba je włożyć w praktykę. Tak? Czyli lewa i prawa muszą razem pracować nad tym i trzeba działać w tym kierunku, żeby to weszło na stałe w swoje życie. I co się dzieje? Ostatnio takiego maila dostałam od Krysi, pozdrawiam, jeśli z nami jesteś. Przeczytałam go przed chwilą, będę odpowiadać później, gdzie Krysia napisała takie fajne zdanie. Ja nie wiem skąd, ale wiem. I ja już nie umiem tego nazwać głową, ale ja wreszcie poczułam, że ja to wiem. I to się właśnie tak dzieje u każdego, kto zaczyna w praktykę wsadzać pewne rzeczy, których się nauczył, które usłyszał, że nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale po prostu się wie i się czuje i to jest w tobie i nie da się tego przełożyć na słowa. Tego wam wszystkim życzę. Tak, to co właśnie Magda powiedziała, wiedza bez praktyki jest pusta. Ona nie ma żadnej wartości samej w sobie, chyba że lubimy po prostu wiedzieć pewne rzeczy i nam to wystarcza. Aczkolwiek myślę, że większość z was jest tymi informacjami przepełniona.
Ja to rozróżniam na wiedza to jest to, co wiemy, to, co doświadczyliśmy, to, co przeżyliśmy, to, co wypraktykowaliśmy sobie i to, co się stało naszą prawdą, a wszystko inne jest tylko informacją, którą mamy i albo jej wierzymy, że tak jest, albo nie. Aczkolwiek sama wiara też tutaj jest nieraz za mało, nie wystarcza. Dopiero ta wiedza, która jest wstawiona w tą praktykę. Jeżeli my idziemy i kierujemy się tą wiedzą i faktycznie działamy tak jak zgodnie jakby z tą wiedzą, czyli ją wcielamy ją w życie, wtedy ona się staje tą naszą praktyką i staje się naszą prawdą. I wtedy już wiemy, wtedy już nie potrzebujemy żadnych zewnętrznych autorytetów, nie potrzebujemy grubych książek, nie potrzebujemy oglądać tysięcznych filmików na YouTubie, na Facebookach czy gdziekolwiek, bo po prostu to już czujemy, to jest w nas. I to, co my zauważamy chociażby u osób na naszych warsztatach czy tutaj na live'ach, to jest ten moment, że tu wy wszyscy już bardzo dużo wiecie, ale brakuje wam czasami tej takiej kropki nad i, tej wisienki na torcie, tego jednego zdania, które wam wszystko połączy i gdzie wtedy będziecie, macie wtedy swój moment, ten aha, czyli wy już wtedy nagle to czujecie, że już to przestaje być wiedzą, ale zaczyna być, przestaje być informacją, a zaczyna być waszą wiedzą, waszą prawdą. Ktoś kiedyś nas pytał, dlaczego nie czytamy książek. Ja wam powiem teraz taki fajny przykład, który gdzieś tam mi wpadł w ucho czy w oko ostatnio. Jak to jest z tymi książkami? To jest fajna inspiracja, ale pomyśl, ile czasu zajmuje czytanie książki. I oczywiście my też piszemy różne posty, piszemy jakieś fragmenty do książek i tak dalej, bo wiele osób z tego korzysta i może się w ten sposób gdzieś tam zainspirować albo znaleźć coś dla siebie. Ale słuchajcie, czytanie książek to jest znowu trochę takie opóźnianie swojego rozwoju. Powiem wam i odniesiecie to do własnego doświadczenia, ok? Czytajcie dalej, ale powiem wam, jak patrzeć na te książki teraz, dobra? Z książką to jest mniej więcej tak. Wyobraźcie sobie, że idziecie do kasyna. Ja byłam w kasynie kilka razy w Macao, nigdy nie obstawiałam, ale fascynowało mnie w ogóle przychodzenie, bo te kasyna są fascynujące. W Stanach też byłam, ale takie były. Takie, nie takie fajne jak w Hongkongu i w Macao. Generalnie tak, idziecie do kasyna i chcecie zagrać w jednorękiego bandytę, że się wrzuca monetkę, pociąga, a nie, przepraszam, to grałam, trzy razy grałam, jednorękiego bandytę, się pociąga i się czeka na to i liczy się na to i się modli o to, żeby był rozbity bank i wszystkie monety wyleciały nam do kubła, który się taki nosi na te monety. No i słuchajcie, jak to jest? Czytanie książek to trochę jakby wejść do kasyna, a kasyna są potężne, to są naprawdę ogromne przestrzenie, jeżeli chodzi o takie na przykład w Las Vegas czy w Macao, w takich stolicach kasyn, to tak jakby wejść do kasyna i powiedzieć, to ja teraz przeczytam książkę, wszystkie książki, które mi powiedzą, do której maszyny muszę podejść i którą w jaki sposób nacisnąć, żeby te pieniądze wyleciały. Słuchajcie, jakie jest prawdopodobieństwo, że znajdziecie w książce rozwiązanie, do której maszyny podejść i w którym momencie pociągnąć za jednorękiego bandytę? Napiszcie w komentarzu, jakie jest prawdopodobieństwo, że znajdziecie w książce odpowiedź, do której maszyny w danym kasynie podejść i w którym momencie pociągnąć za wajchę. No wiesz, ile procent? Jak myślicie? Ile książek musielibyście przeczytać? Nikłe. Zero. Powiem wam, że zero. Okay? Żadna książka nie powie wam, idź do maszyny, która stoi po lewej stronie i pociągnij o 15:16. Okay? Żadna książka wam tego nie powie. Książka może was zainspirować, powiedzieć, o, spójrz na to kasynę, jakie ma piękne kolory, a w jednorękiego bandyty to się gra tak, a najlepiej to się przygotować, rozmieniając sobie pieniądze i tak dalej, nie? I musielibyście przeczytać naprawdę wiele, wiele książek i nie dostaniecie odpowiedzi, do której maszyny podejść. A jak wygląda korzystanie z własnej wiedzy? Nie tej wiedzy tu, ale tej wiedzy tu. Okay? Ja tak się posługuję, oczywiście ta wiedza tu, ona jest wszędzie, ale żebyście wiedzieli, co chodzi. Korzystanie z własnej wiedzy tu, czyli to, co napisała Krysia, ja nie umiem tego nazwać, ale ja wiem. To jest tak, że wchodzisz do kasyna
widzisz maszynę i ciągniesz. Bo ty nie wiesz skąd, ale ty wiesz, ty czujesz. Po prostu spojrzałeś, spojrzałaś. Nawet nic ci nie musiało mówić, tylko automatycznie idziesz. I taka jest różnica. Czytanie książek to jest proces bardzo, bardzo, bardzo długi. Okay, on może podrzucać inspirację. Ale niech mi tutaj napisze ktoś... odebrać mi sens czytania. Natalia, czytaj dalej. Okay. My czytamy to twój się... czas, czytaj dalej. Tak, czytaj dalej, tylko nie szukajcie tam rozwiązań. O, nie szukajcie tam rozwiązań w książkach. Czytajcie dla przyjemności, ale nie dla znalezienia rozwiązania. Okay? Bo nie znajdziecie tam rozwiązania. Niech mi napisze w komentarzu ktoś, kto czytał książkę i nagle znalazł rozwiązanie, że jak to od razu zastosował, to mu maszyna, po prostu był rozbity bank i maszyna wydała wszystkie pieniądze. Kto tak miał? Ja tak nigdy nie miałam. Oczywiście książki są fajne, inspirowały, zachęcały, żeby szukać dalej, otwierały różne przestrzenie, ale one nie są rozbiciem banku. Okay? Rozbity bank pojawia się dużo, dużo później po wejściu w praktykę. Okay? Czyli książka może zainspirować do szukania narzędzi, do szukania rozwiązań, ale nigdy nie jest tak, że bierzesz książkę, masz napisane podejdź do jednego rękiego bandyty, który stoi trzeci w lewym rzędzie i pociągnie o 15:16. Okay? Bo takiej książki nie macie i nigdy nie znajdziecie. Bo... W książce kucharskiej. Chyba, że kucharska, chyba, to że tak. Kucharska, wtedy tak. Wiecie, ja lubię zbierać książki kucharskie i zawsze oglądam. Tak patrzę, mówię, ale pyszna. Potem mówię do Pawła, idziemy do restauracji, bym to zjadła, bo nie umiem tego ugotować. To jest dobre porównanie. Tak. Czy to jest takie czytanie książek kucharskich i przeczytasz i masz super, mówisz, ale tam super rzeczy. I zamykasz i koniec. I idziesz do restauracji. Sam, i tak, tak, tak samo się nie zrobi. No, tego. Chociaż no, niektórzy bardzo korzystają z tych książek kucharskich, tak? I one są super. Ja pamiętam, moja mama że miała takie swoje zeszyty, gdzie zapisywała przepisy różne i na podstawie tego się gotowało. No, to takie jest ustnie przekazywane od babci i tam od innych osób. Więc one super się sprawdzały, jak najbardziej. Ale wiecie, jak to jest? Jak raz zapiszesz przepis, to już potem i tak pamiętasz, jak to robić, nie? A, i to właśnie, to nie była książka, tylko to było własnoręcznie zapisany przepis. A? Jest różnica, prawda? Własnoręcznie zapisany to jest twoja praktyka już. I od razu ta potrawa, to ciasto już zupełnie inaczej smakuje, niż gdybyś tego nie zapisał, nie zapisała. Nie? To też jest ważne. W książkach też z reguły jest, no nie ma wielu rzeczy, jest tam gdzieś tam, jest ta wiedza jest bardzo ogólnie zawsze przedstawiana. Dlatego są książki, jak ktoś ma te książki, żeby jakby ktoś chciał faktycznie wycisnąć z nich treść, to miały po 10-20 stron i tyle by wystarczyło. A wiadomo, no, żeby się książka sprzedała, no to musi mieć te 200-300, ale jest wtedy to wszystko, ta wiedza jest gdzieś tam rozmyta. Poza tym, no wiadomo, no, książka to jest zawsze przekaz energetyczny i punkt widzenia jej autora. I to zawsze jest jego prawda, niekoniecznie wasza prawda, więc te treści należy zawsze mocno filtrować, bo znajdziemy 500 książek, które mówi to, a znajdziemy 500, które mówi zupełnie co innego. No i pytanie, komu tu wierzyć? Zawsze sobie tylko możecie wierzyć, zawsze sobie ufać. Jak będziecie sobie ufali, sobie wierzyli, to uwierzcie mi, nie będziecie żadnych książek potrzebowali, bo niby po co wam będą jakieś książki. To jakbyście z kimś kogoś spotkali na ulicy i byście powiedzieli na przykład, co sądzisz o moim wczorajszym wyborze, albo co sądzisz o moim ubraniu do jakiejś obcej osoby zupełnie. Ona powiedziała, że to jest brzydko, nie brzydko wyglądasz. Ty powiedziesz, a ty odpowiesz, no okej, okay, to jest twoja opinia, ale ja uważam, że wyglądam ładnie. I byś poszła dalej. No to jest tak na takiej zasadzie, że niekoniecznie musi to być, z reguły nie jest to nasza prawda i pod tym kątem z tego względu nie warto podążać za tymi książkami i traktować ich jako wyznaczniki może prawdy. O, nie traktować niczego jako wyznacznik prawdy. Nawet tego, co my mówimy, to też nie traktujcie jako wyznacznik prawdy, bo wasza prawda może być zupełnie gdzie indziej, tak? Są różni guru, różne książki, różne filmy, różni mistrzowie, różni duchowi nauczyciele, które... Którzy tak się nazywają. Tak, siebie sami się tak nazywają. Tak, ja ostatnio widziałem fajną reklamę na Facebooku,
gdzie było zatytułowane Największy mistyk naszych czasów. No rewelacja, rewelacja. Ręce same składają się do oklasków. Tak, no można się tytułować, tylko po co te tytuły? Po co te dyplomy? No bo ludzie szukają autorytetów, prawda? Ale wy nie szukacie autorytetów, bo jedynym autorytetem, który wiecie, że istnieje, jesteście wy. A jeszcze o tych książkach powiem, słuchajcie, no bo ja wiem, że tu teraz, ale ja czytam i tu klika i tu klika, jasne, super, fajnie, tylko ile książek przeczytali, żeby dzisiaj kliknęło i czy to, co dzisiaj kliknęło, zostaje z tobą na całe życie i się rozrasta w tobie, tak? I teraz powiem tak, to nie jest tak, że my usłyszeliśmy, że a, bo książki nie przynoszą dużej zmiany, dlatego my nie czytamy. Nie, tylko zauważyliśmy sami, że jak ja kiedyś czytałam, byłam mega przeintelektualizowana i się ta zmiana, te rzeczy się nie rozwijały we mnie, a kiedy przestałam czytać, a zajęłam się czym innym, zajęłam się praktyką, to są takie kliki. To jest sekunda po sekundzie, po sekundzie, po sekundzie. Okej? To nie jest tak, że czytasz książkę przez 3 dni albo przez 2 tygodnie, tylko to jest tak, od razu. I o to chodzi, okej? Żebyście, nawet jak czytacie książki, bo możecie, my nie mówimy przestań czytać. Czytaj. Pewnie. Czytaj, ale wkładaj w praktykę, bo jak tego nie zrobisz, to jest pies pogrzebany tutaj, nie? Tak. Pies znaczy, pogrzebany to problem, tak? Z reguły jest takie, nie działa. Przeświadczenie, że się przeczyta książkę i temat zostanie załatwiony. To jest trochę takie pójście na łatwiznę z jednej strony. Ja nie mówię, że pójście na łatwiznę jest złe, ale z drugiej strony, kto powiedział, że życie ma być łatwe? Ono może być. A kto powiedział, że ma być trudne, no, nie? Zależy, co wybieramy. Dokładnie. Ono może być łatwe, ale nie musi, bo gdybyśmy mieli życie takie idealne, po prostu takie wymarzone, to jest to, co często wam wspominamy. To tak jakbyście chodzili, poszli na film do kina, który od samego początku jest po prostu wszystko cudownie, wszystko pięknie. Wstęp cudowny, piękny, środek piękny, wszystko się układa głównemu bohaterowi od samego początku, kończy się film, dalej jest super. No myślę, że takie filmy nie cieszyłyby się dużym powodzeniem i tak też jest u nas. No nie, jednak nie przyszliśmy tutaj po to, żeby było wszystko idealnie, bo w idealnym świecie, w idealnych warunkach nie ma potrzeby rozwoju. Natalia napisała, że to może zacznę przepisywać te książki. Natalia, nie musisz, ale słuchajcie, są takie procesy. Od tyłu najlepiej. Sami to możecie też robić. Na przykład, bo my mamy dużo książek w domu, ja lubię zbierać książki i jak czuję, że któraś do mnie mówi, to ja sobie ją po prostu kupuję, kładę na półkę i jak jest moment, żeby ona do mnie powiedziała, to do niej zaglądam. Lubię mieć takich przyjaciół wokół siebie i często jak na przykład gdzieś brakuje mi jakiegoś pomysłu albo chciałabym coś dla siebie odkryć, to pytam, do której książki mam zajrzeć i na którą stronę. I jak otwieram, to nagle się okazuje, o wow, to zdanie jest dla mnie. Więc ja się w ten sposób bawię. Te procesy takie energetyczne, to są, no, znaczy to one tak, te energie to one tak do nas mówią i ja ostatni weekend szukałam kartki. Zapisywałam sobie różne notatki na takiej wyrwanej kartce z zeszytu i ją gdzieś rzuciłam. No i chciałam ją znaleźć, więc chodzę po domu i tak mówię, dobra, gdzie jest ta kartka, nie? Pytam, gdzie jest ta kartka? No weź mnie zaprowadź, bo ja nie wiem. I ciągle mnie prowadzi do jednego miejsca. Ja widzę, że leży kilka kartek, ale ja już je dawno temu przejrzałam. Ja wiem, że tam nie ma tej kartki. No ale tak chodzę po domu i mówię, nie, no ostatni raz, bardzo proszę, pokaż mi tą kartkę. No i znowu mnie prowadzi do tej kartki. Ja patrzę, że ona jest zapisana ołówkiem i mówię, ale przecież ja pisałam ją długopisem. I nagle słyszę, nie głupku, ołówkiem ją pisałaś. I czy dopiero wtedy przeczytałam, co jest na kartce, mówię, o, to jest to, czego szukałam. Więc 5 razy mnie prowadziło do tej kartki. Moje oczy zapamiętały, że to był czerwony długopis. Moje oczy, tak? Moja percepcja zapamiętała, że to był czerwony długopis. Ale wszystko mi mówiło, nie, to jest ta kartka. Więc zajęło mi to pół dnia takiej dyskusji bezsensownej, dopóki nie wzięłam jej w ręce i nie przeczytałam. Mówię, a, rzeczywiście, dziękuję, no i sorry, nie, że nie zaufałam. Więc z książkami też się można w ten sposób bawić, ale tak, nie martwcie się, że popsuliśmy wam radość z czytania, nie. Czytajcie książki dla przyjemności, a nie żeby znaleźć odpowiedzi, bo odpowiedzi są tutaj i one zaczynają dla was pracować wtedy, kiedy wy praktykujecie różne rzeczy dla siebie. Okay? Czyli na przykład budujecie relacje z ciałem, budujecie relacje z innymi,
angażujecie się w różne przepływy, otwieracie coś dla siebie, zamykacie coś dla siebie i tak dalej, tak? Czyli pracujecie ze swoją energią, ze swoją fizycznością, ze swoim umysłem i ta wiedza sama naturalnie wychodzi. Dzisiaj każdy pisze to, co chce, no papier wszystko przyjmie, jak to mówią, prawda? Więc każdy z nas może tutaj napisać książkę i ona rzeczywiście do kogoś trafi, będzie dla kogoś inspiracją i super. Także możecie też pisać, piszcie jak chcecie, bo to zawsze jest też fajna forma wyrażania transformacji dla was, kiedy wy piszecie i też może być fajną inspiracją dla kogoś, kto natrafi na tę książkę. Ale jak sami czytacie, to róbcie to dla przyjemności, a nie żeby znaleźć odpowiedź, bo te odpowiedzi, no one nie przepracują was tak, jak wtedy, kiedy wy jesteście w praktyce. Po prostu możemy czytać o tym, jak się robi pomidorówkę, ale dopóki sami nie spróbujemy pomidorówki i sami nie zrobimy pomidorówki, to nic o pomidorówce nie wiemy. Tak? Słuchajcie, poza tym wiecie, jak można najszybciej książkę przeczytać. Bierzecie sobie książkę, bierzecie rękę, przykładacie, tak. Bum, zrobione. Tak. Bo w czym problem? W czym jest problem? Problem jest tylko... Można energetycznie czytać książki. Kto z was raz, słyszał? Raz, że problem jest w niczym, a dwa, że jeszcze wyższym, z wyższego poziomu wy to już wszystko rozumiecie i wiecie, więc wasza wyższa istota, musicie wiedzieć, nie potrzebuje tych informacji, które potrzebuje umysł. Bo wam się to, co ta potrzeby, które są was się rodzą, to z reguły są potrzeby wynikające z umysłu. Chcecie wiedzieć, chcecie mieć informacje, chcecie wiedzieć, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Ale musicie mieć to zaufanie, że wasza wyższa istota tego nie potrzebuje. Bo jej niepotrzebne są te informacje z tych ograniczonych książek. Wszystko, ona to wszystko wie. I to jest ta też perspektywa, więc jeżeli ukierunkujecie się do siebie bardziej i będziecie mieli większe zaufanie do siebie, to ani książki, ani duchowi nauczyciele, ani mistycy, ani guru, ani nikt nie będzie wam potrzebny, po prostu będziecie wiedzieli, co jest waszą prawdą, a co nie. Napiszcie w komentarzu, kto z was przed jakimś egzaminem albo przed maturą wkładał książki pod poduszkę? Napisz ja w komentarzu. Szkoła, to nieprzypadkowo się to wzięło. No, napiszcie, kto tak robił, kto słyszał w ogóle taką wskazówkę od rodziców, nie? Żeby włożyć książkę pod poduszkę, to wtedy rano ta wiedza się w was utrwali. O, Jola napisała, ja, Edyta tak samo. Nie ma co zamykać oczu. Ja też wsadzałam książki pod poduszkę i rzeczywiście my się tak uczymy. Możemy się uczyć przez samo dotknięcie, nie? Pamiętajcie, to jest energia, wibracja, to nie... informacje są wszędzie dostępne na wyciągnięcie ręki, jedynie czemu ich jeszcze wydaje się wam, że was nie ma, to to, że nie pozwalacie sobie tego przyjąć, tego zrozumieć.